Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z Klocków. Witam Was już po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo twarzą w twarz z awatarkiem. I dzisiaj jest specjalna sobota, więc otworzymy sobie to jedynko. Niedawno to dostałem, będziecie mogli gdzieś tutaj w rogu. Teraz nawet nie wiem, gdzie pokazywać. O. Tutaj gdzieś będziecie mogli to właśnie widzieć. No i co? Numer katalogowy tego zestawu to zaraz muszę sobie tutaj zobaczyć. 75257 z serii Lego Star Wars Sokół Millennium, czyli najpopularniejszy statek w historii Gwiezdnych Wojen i w historii kina. No, czy najpopularniejszy w historii kosmosu albo w historii kina, to bym nie powiedział, znaczy nie, jest, ale może się trochę bić o popularność z tym Enterprise'em ze Star Trek'a. Tam sam statek też lubię, ale niestety, ale no, Sokół Millennium jest o wiele lepszy. Jak już też mówiłem pewnie w innych odcinkach, Sokół Millennium nie jest moim ulubionym zestawem, a raczej statkiem z serii Gwiezdnych Wojen. Moim ulubionym statkiem z serii Gwiezdnych Wojen jest Malevolence. No i co? Tutaj już widzicie moje szafki. Jak mam po prostu. Powiedziałbym, że ładnie to nie jest poukładane, ale przynajmniej jakoś jest. No. Więc co? Puszczamy znowu intro. I dzisiaj szykujcie się na unboxing i nie speed build, ale układanie Sokoła Millennium. Zaczynamy. Okej, okay, więc co? Intro obejrzeliście od wczorajszego początku, jak już mówię, wczorajszego, czyli minął jeden dzień. Dzisiaj, gdy ja to nagrywam, jest czwartek, jutro premiera Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj są ze mną dwoje koledzy, Rokrok, którego już dobrze znacie z kanału. No i jeszcze jeden taki, który się koszem przed chwilą jarał. Mój kolega ze szkoły. Chcesz się przedstawić? Nie chcę się przedstawić. No. Ale moje słabe skarpetki są fajne. Tak, Ignacy, po prostu Rokrok, który się zawsze... Wytnij ten kawałek potem. No i co? Dzisiaj jest unboxing i układanie Sokoła Millennium. Koledzy tutaj mi pomogą dzisiaj układać Sokoła Millennium. Jutro jest oczywiście premiera Gwiezdnych Wojen, więc jutro Sokół musi być już ułożony. Dzisiaj się przyjrzymy opakowaniu. Na recenzji też to zrobimy, ale no już tak niedokładnie jak dzisiaj. Jak widzicie, jest oczywiście Disney. Figurki, które tutaj są, no niestety już jak wcześniej w poprzednim filmie tutaj w narożniku powinno Wam się wyświetlić.
narzekałem na to, że Hana Solo nie ma, no ale niestety musimy pogodzić się z porażką. Ale jest tutaj nowy droid, czyli D-Zero, tak? R2-D2 oczywiście. Kolejna nowa postać, czyli Bolio. No ciekawe, widziałam go w zwiastunie też. Finn, C-3PO, Chewbacca, no i Lando Calrissian, już taki starszy trochę niż w tych, no, filmach z pierwszej, a tak naprawdę z drugiej sagi. Oczywiście Soku Millennium od plus 9 lat. Numer katalogowy tego setu to 75257. Millennium Falcon, Lego Star Wars. Ja ten zestaw kupiłem na promoklockach za 550 zł. No wiem, dość wygórowana cena, ale za taki zestaw oddałbym nawet 1000 zł. Tutaj mamy z tyłu taką fajną animację, jak sobie wszyscy tam gadają obok Sokoła. Tutaj funkcje bawialne, to też już pokazywałem na ostatnim odcinku. Tutaj jest oczywiście funkcja, że można sobie do tego działka wsadzić figurki. Tutaj jeszcze działko może się obracać, tutaj jeszcze działko jest jeszcze z dołu i też się może obracać. To jest ta skrytka, gdzie się Han Solo i Chewbacca schowali w czwartej części. Tak, to była czwarta część. No Chewbacca jeszcze oczywiście, no jejku, wleciał mi z głowy, o, Ben Kenobi, no i Luke Skywalker. Czwarta część, oczywiście tej skrytki nie mogło zabraknąć. Tu jest jeszcze ta fajna gierka, która się chyba w każdym Sokole Millennium pojawia. I tu jest jeszcze, jak Sokół Millennium wygląda. Tu jest funkcja bawialna, oczywiście tutaj naciskając można strzelać. Tu jest jeszcze kokpit, no i kuchienka. W poprzednim odcinku też mówiłem, że to jest mój ulubiony Sokół Millennium, bo on ma praktycznie wszystko, co jest w ogóle potrzebne do życia. No i co? Nacinamy plomby nożykiem, więc unboxing robimy i muszę oddalić troszeczkę statyw. Okej, dobrze ustawić. No i jest. Jezu, jak to wygląda, patrzcie w ogóle, jak to wygląda. Dobra, woreczek numer 6, woreczek numer 10, o, malutki woreczek numer 2, woreczek numer 5, woreczek numer 8. O, mamy dwa takie długie patyczki. Fajne. Woreczek numer 3. Woreczek numer 1. Dalej. Kolejny woreczek numer 1. Woreczek numer 9. Jejku. Woreczek numer 4. Ja to muszę oddalić. Jejku, to góra woreczku. Drugi woreczek numer 2. Woreczek numer 7. I tutaj, o, są płytki konstrukcyjne, jak i ten kokpit. Tu jest instrukcja. Bardzo, bardzo gruba książka. Słyszałem pogłoski, że Sokoła Millennium układa się ponad 7 godzin. Ale słuchajcie, on już musi być ułożony do jutra. A słuchajcie, jest już prawie 15. Dzisiaj nie będę spał. Całkowicie poświęcę się budowaniu Sokoła Millennium.
Ale niestety chyba powoli tracę nadzieję po tej grubej książce i ilości woreczków, że jutro to złożę. I na premierę już niestety będzie złożone. Tutaj mamy naklejki, tutaj są jakieś wyklejanki. Znaczy, to pewnie będzie można nakleić gdzieś, o właśnie tutaj. Tu są jakieś, chyba to będzie do silników, tak mi się wydaje. Tu będzie jakiś stoliczek, tu będzie, tu są jakieś tam przyciski, tu są kolejne, to będzie wim na siadełka. No i słuchajcie, tutaj muszę, tutaj są dwa woreczki z numerem 1. To na razie dajemy. O, tutaj są właśnie, jest instrukcja. Zobaczmy, ile ona ma stron. Instrukcja ta ma 266 stron. Całkiem dużo. O, tu jest też nowa reklama tej gry. Gwiezdne wojny saga Skywalkera. Tu są oczywiście różne zestawy. Naprawdę fajne. No. Tutaj patrząc na nowe zestawy, które będą, to są całkiem fajne. Tutaj Sokół Mielin tak będzie wyglądał w złożeniu. No i co? Układamy. O, tu są jeszcze ilości woreczków. Patrzcie, 10 woreczków. No i... Dobra, tu są woreczki. Te woreczki są naprawdę upchane bardzo. Instrukcję sobie dajemy na bok. Tutaj są te elementy techniksowe. To też sobie wyszukiemy. Może gdzieś tutaj, by nam się nie pogubiły. Jejku. Naprawdę tego jest dużo. A to dopiero pierwszy woreczek. Sobie tak w kubkę złożymy. Figurkę może sobie złożymy na filmiku. O, jest figurencja. Naprawdę fajna jest. Podoba mi się. No i co? Pierwszy krok złożymy sobie teraz wspólnie. Uwaga. Pierwszy krok. Tu. Oficjalnie rozpoczynamy budowę Sokoła Mileń. No i nie będzie speedbuildu. Ja po 10. O, piesek wchodzi. Po 10 minutach zaraz do was wracam. Słuchajcie. Minęło 10 minut, a chyba 20 minut. No, ponad 20 minut. Trochę się zakapiłem. No i pierwszy woreczek jest już ułożony. Wyszła nam, mamy już całą podstawkę do Sokoła Milenium. Złożona była ona tak. No i co? Słuchajcie, jest całkiem dobrze. Wygląda to całkiem dobrze. No i co? Odpakowujemy teraz drugi woreczek. A raczej dwa drugie woreczki. Zobaczmy, co będzie w drugim woreczku. O, w drugim woreczku będziemy budować już wnętrze całego sokoła. Ten drugi woreczek to nie jest taki, nie jest za pełny. Ale no, trochę klocków w nim jest. Ale tak tylko trochę. No i co? Otwieramy. O, mamy tutaj tą procę Czubaki.
No i co? Otwieramy też kolejny, drugi woreczek. No i tam już jest troszeczkę pełniej. O! To wszystko mi się rozsypało. O, to też jest ten fajny nowy droidzik. Więc no fajnie, fajnie. Patrzcie. Patrzcie, jest ten fajny nowy droidzik. Ej, kurczę, nie mogę złapać. O, naprawdę. O, piesek tutaj jest. Fajnie. Piesek tutaj patrzy przez drzwi. O, poszedł sobie. No, niestety. Czubakę sobie teraz... A nie, wciąż jest piesek. Fajnie. Czubakę sobie teraz złożymy. Nie mogę ci torsika znaleźć. O, jest. Okay. Już myślałam, że nie mam... Klocka nie mam. Ale na szczęście jest. Czubaka jest. No i ten charakterystyczny groszek do proca. Nie, bo jeszcze jednego elemenciku nie ma. Takiego zasilającego jakby. Ten strut shooter. O, jest. Jest. No i tak. To się robiło chyba. To się robiło chyba tak. O, super. Tak. No i Czubaka już ma swoją procę. Dobra, układamy drugi woreczek. No i słuchajcie, po drugim woreczku, a raczej dwóch drugich woreczkach, Suku wygląda tak. Mają on już prawie całą kabinę. Tutaj już zaczęliśmy robić silniki. Wewnątrz już też ma te obudowania, różne tam kable i tak dalej, rury. No i całą kuchnię. No więc, no... Zaraz sobie teraz otworzymy trójeczkę. Trójeczka nie wygląda aż tak wypukło. Wypukła? Nie jest aż tak wypukła. Niestety moi koledzy już poszli. O! No więc nikt mi już teraz nie pomoże. Troszeczkę się boję, że do jutra tego nie skończę, ale spokojnie. Na film idę dopiero o 18:00. Więc mam nadzieję, że go do tej pory skończę. Po prostu. O, wrotki będą. Fajnie, wrotki będą. No, to ciekawe. No więc, wiesz. Więc widzimy się za. Znaczy, dla was teraz minie, no, nawet nie sekunda, a dla mnie pewnie z pół godziny, jak nie więcej. Dobra, idziemy. Słuchajcie, no i już praktycznie cały tył Sokoła Millennium jest zrobiony. Bo mamy całe te silniki. Tutaj mamy jeszcze przestrzeń taką odpoczynku, bo mamy dwa łóżka. Kabina się nic nie zmieniła. Chyba to jeszcze doszło. Stoliczek jeszcze jest nowy. No i tak naprawdę chyba wszystko, bo w tym woreczku zajęliśmy się bardziej właśnie tą kabiną. No i teraz otwieramy nowy woreczek. On już jest no trochę taki pełny, bym powiedział. Ma pełną zawartość. No i już widzę w instrukcji. Że w tym woreczku będziemy składać Lando Carlisiana. Więc no, fajnie, fajnie. Też widać po tej pelerynce.
Ale tak myślę, że tutaj będzie pelerynka. Znaczy pelerynka i jeszcze to takie coś na głowę widzę. O, coś mi się wydaje, że trochę długo zajmie mi składanie tego woreczka. Ale się zobaczy. Ale się zobaczy. Dobra, więc tak. Najpierw szukamy torsiku. A nie, nóżki są. Dobra, bo nóżki są. Teraz torsik. Torsik jest całkiem ładny, bym powiedział. Dobra, teraz jakoś to trzeba otworzyć. A dobra, bo jest tak, dobra, dobra. Ważne. Ale czarno? On nie miał czarnej. On na zdjęciu, a przynajmniej na instrukcji, miał taką niebieską. A dobra. Dobra. Słuchajcie, fajnie. Fajnie. Z tyłu ma czarne, a z tyłu ma takie niebieskie. No fajne, fajne. Naprawdę mi się to podoba. Już czuć w ogóle takie... Coś innego w tej pelerynce jest, jakby z innego materiału. Właśnie takiego fajniejszego, bym powiedział. A dobra, bo to się inaczej z drugiej strony zakłada. By tak było widać. Niebieskie. I tutaj. O. I teraz. Główka. Dobra, Lando ma dwie buzie. Fajnie wygląda ten Carlisian nasz. Główki też ma całkiem fajne. Teraz srebrny karabin, takiego jeszcze nie miałem, powiem. W ogóle ta broń jest bardzo fajna. Mi się podoba. No i jeszcze ta jego laska. Oczywiście laska taka do podpierania. Dobra. Tutaj szukam takiego klocka. O. O. No i fajnie. Mamy całego Lando Carlisiana. No i słuchajcie, ten woreczek to chyba troszeczkę mi zajmie. Troszeczkę mi zajmie układania. Dobra. Układamy. No i słuchajcie, po czwartym, woreczku mamy coś takiego. Patrzcie. Co się zmieniło? A zmieniło się to, że to jest to miejsce sterujące. Tu jeszcze dodano nam kluczyk. Oczywiście to się powiększyło. No i dwa takie panele, które teraz symulują nam takie korytarze. No i tak naprawdę chyba wszystko. Zaraz sobie teraz otworzymy też piąty woreczek chyba. Chyba mam nadzieję, że pójdzie szybko. Jakieś 20 minut, tak mi się wydaje. Że 20 minut go powinienem złożyć. O, ten woreczek. Że 20 minut gdzieś tak akurat. Tak, na pewno gdzieś 20 minut. Może z kilka minut mniej. Albo więcej, raczej więcej. Jak to ze mną jest. No i co? Zabieramy się teraz do układania. No i słuchajcie, kolejny woreczek za nami. No, tak minęło tak trochę, no dużo minut, naprawdę dużo minut minęło. No, ale no niestety. Czasami tak jest. Czasami tak jest. Czy tam dużo minut? No tak naprawdę nie wiem, czy dużo minut, ale 21, może 2. Czy to dużo minut? No raczej dużo. Myślałam, że będzie trochę krócej, ale dobra. Nieważne. I jak widzicie tutaj się no, zmieniło, tak troszeczkę.
tutaj został dodany ten oto, to oto tutaj, taki tutaj kolejny daszek. No i obrotowe krzesełko oczywiście musiało tutaj też, no, dotrzeć. Dobra, kolejny woreczek, no jest troszeczkę, ma trochę więcej klocków niż poprzedni. I zobaczymy, jak nam pójdzie go, no, wypeł układanie. O, patrzcie, co będziemy układać. Patrzcie, co będziemy układać. W ogóle to jest tarcza Kapitana Ameryki. Tylko taka, taka szachowa. Nie no, fajne to jest, fajnie. No, woreczków jest tutaj o wiele więcej i klocków. Jest tutaj więcej, zwłaszcza tych małych. Już też widzę, że będziemy robić coś technikowego. Bo jest dużo takich tych niebieskich, technikowych klocków. Niestety. No niestety. Więc co? Myślę, że pół godziny mi to ja raczej zajmie. No niestety. No trudno. Ale zobaczymy. Dobra. Więc jak widzicie, obudowanie Sokoła Millennium jest już kompletne. Sokół Millennium ma już wszystkie ściany. Powiem, w tym woreczku budowaliśmy jeszcze to, jak i te, jak i tą grę. Już widać, że, a przynajmniej ja widzę, bo wy nie widzicie, że w siódmym woreczku będziemy układać Fitbio i przydadzą nam się te dwa patyczki. No więc całkiem fajnie. No i co? Otwieram już siódmy woreczek. Ja już nie mam siły, by więcej układać, więc chyba praktycznie po ósmym na ten dzień moje budowanie się skończy. A resztę ułożę sobie po prostu jutro rano. A i tak dobrze, że ułożyłem 7, a raczej 8 woreczków. Jestem z siebie dumny. A pomyśleć, że zacząłem o 15:30 albo i wcześniej. I ułożyłem 8 woreczków. Fajne, fajnie. Ten woreczek też powinien mi przyjść przez jakieś 20 minut. Nie wiem, może 25, bo widzę, że to jest jeszcze jakieś coś. Właśnie tam od dołu będziemy zakładać, więc to może mi trochę dłużej przejść. Dobra. Więc zaczynamy. Słuchajcie, już po prostu nie mam siły, by budować dalej, więc odcinek by i tak wyszedł za długi, więc jutro, a tak naprawdę u was w czwartek, u mnie jutro, dokończymy sobie budowę Sokoła. A tymczasem to zobaczymy w odcinkach. Trzymajcie się i bye.